Jazda na łyżwach wcale nie jest taka trudna. Wystarczy odrobina równowagi, co prawda pomagają zdolności jeżdżenia na rolkach, ale myślę, że jeżeli macie dużo chęci, to dacie sobie radę. Sprawdźmy, jak jeżdżą dzieci Boronowie na pierwszym w historii lodowisku. Otwieramy dzisiaj długo oczekiwane przez dzieci, młodzież i starszych mieszkańców gminy Boronów lodowisko. Lodowisko, które mieści się przy szkole podstawowej w Boronowie na terenie Orlika. Życzę bezpiecznego użytkowania tego lodowiska i dużo ślizgania. A również korzystając z okazji, życzę wszystkim mieszkańcom gminy Boronów szczęśliwego nowego roku. Korzystanie z ogólnodostępnej ślizgawki jest bezpłatne. Dodatkowo przy lodowisku znajduje się darmowa wypożyczalnia łyżew, których jest aż 70 par. Miłośnicy zabaw na lodzie są zadowoleni z nowej atrakcji. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że w końcu w Boronowie jest lodowisko. To jak często będziecie korzystać z tego lodowiska? Codziennie, jak się da. Najczęściej, aż do końca. Powiedz mi, co jest potrzebne do jazdy na łyżwach? Czyli jakie trzeba mieć wyposażenie? Kask, rękawiczki, grube spodnie i grubą kurtkę. Ciekawiłam się, jak to jest jeździć na łyżwach. To jest twój pierwszy raz dzisiaj na łyżwach? Tak. Teraz ja się próbuję uczyć jeździć do tyłu, się próbuję nie wywalać. Na początku mnie tata uczył się, wywalałem dwa razy, ale teraz się umiem jeździć. Wszystkie dzieci bardzo czekały na to lodowisko, ty też? Tak. A dlaczego? Bo nigdy w Boronowie nie było lodowiska, zawsze trzeba było jeździć gdzieś daleko, do Lublińca, do Katowic. A teraz jest na miejscu i cieszy się sporym zainteresowaniem mieszkańców, bowiem jazda na łyżwach jest świetnym pomysłem na spędzenie wolnego czasu. Skłoni to naszą młodzież, nasze dzieci do wyjścia, rodziców do aktywnego wypoczynku, spędzenia czasu wolnego na świeżym powietrzu. I to jest chyba najważniejsza zaleta uruchomienia tego lodowiska. Cieszę się. Zabiegaliśmy o to, żeby powstało lodowisko dla dzieci, żeby nasze dzieciaki miały gdzie spędzać wolny czas. Tym bardziej teraz zbliżają się ferie i na pewno śniegu nie ma, ale lód jest i będzie zabawa dla wszystkich. Nie tylko dla dzieci, dla rodziców, dla wszystkich mieszkańców. Pani również będzie jeździła? Nie jeszcze, ale na pewno spróbuję i będę się uczyć, bo mam miejsce do tego, więc będę korzystać. Godziny otwarcia lodowiska można sprawdzić na stronie internetowej gminy. Dla mniej zaawansowanych łyżwiarzy do dyspozycji są także pomoce w postaci pingwinów, które zapewniają bezpieczeństwo i stabilność podczas nauki jazdy. Każdy może teraz spróbować swoich sił w jeździe na łyżwach na jednej z największych atrakcji tegorocznej zimy w Boronowie.